Dzień dobry, moi drodzy. Ostatnio na moim kanale pojawił się film dotyczący polskiej marki tworzącej kosmetyki naturalne. Dziś natomiast porozmawiamy sobie o kolejnej marce, która również korzysta z substancji naturalnej, ale tym razem będzie to marka zagraniczna, spółki selektywnej, więc zdecydowanie droższa, mimo tego warta uwagi. Dziś pod lupę bierzemy markę Oskia. Moi drodzy, Oskia to nie jest marka nowa, marka, która dopiero co pojawiła się na rynku kosmetycznym. Jeśli kiedykolwiek śledziliście brytyjski YouTube, to doskonale tę markę już znacie i powiem wam szczerze, że ja też właśnie tę markę poznałam dzięki filmikom niektórym dziewczynom, tutaj właśnie na YouTubie, a recenzje o tych kosmetykach również znajdziecie na YouTubie. Całe szczęście marka Oskia pojawiła się również w sprzedaży w polskim sklepie, w sklepie PEL, gdzie dostaniecie te właśnie kosmetyki. Co ciekawe, w różnych pojemnościach, w różnych cenach i bardzo często są na nie fajne promocje, a dodatkowo też marka, dodatkowo sklep PEL umożliwia nam przetestowanie innych kosmetyków, bo zawsze do zakupów dostajecie między innymi 3 próbki i ja też ostatnio otrzymałam paczkę z kosmetykami, w której właśnie znajdowały się próbki. Był również katalog, pokazywałam wam wszystko na moim Instagramie. A dla mnie marka Oskia też nie jest marką nową, ponieważ 2 kosmetyki z tej marki doskonale już znam i regularnie do nich wracam co jakiś czas, bo uwielbiam ich stosowanie i widzę efekty i naprawdę na mojej wrażliwej skórze fantastycznie się sprawdzają. Marka Oskia, co to takiego jest? Co to za marka? Dlaczego dzisiaj chcę wam o niej opowiedzieć? Moi drodzy, tak jak już wspomniałam na samym początku dzisiejszego filmu, Oskia nie należy do marek najtańszych. Jest to marka spółki selektywnej. I powiem wam, że w ostatnim czasie bardzo boli mnie to, że pojawiły się takie głosy gdzieś w mediach, że marki selektywne to są słabe marki, że są bardzo drogie, ale w składach nie mają nic ciekawego. I muszę powiedzieć, że osobiście bardzo mnie to boli i nie zgadzam się z tym kompletnie, bo na rynku kosmetycznym możemy znaleźć fantastyczne marki selektywne, w tym właśnie taką markę jak Oskia. Jest to marka, która jest to marka, która korzysta z naturalnych, bezpiecznych komponentów. W składach znajdziecie ogromną ilość świetnych substancji aktywnych. Słuchajcie, mamy tam różnego rodzaju ekstrakty, mamy różnego rodzaju oleje, mamy takie ekstrakty czy takie oleje, których nie znajdziecie w innych markach. Oprócz tego mamy wiele substancji czynnych, enzymy, kwasy, prebiotyki, białka, minerały, witaminy, ale także substancje, które dopiero jakiś czas temu pojawiły się na naszym rynku, które są bardzo aktywne, jak na przykład nowej generacji retinoidy, bakuchiol i wiele, wiele innych. Markę Oskia tworzą specjaliści z ogromną pasją, z wykształceniem, z doświadczeniem. Są to ludzie tacy jak naukowcy, lekarze, dietetycy. Naprawdę widać, że formuły tych kosmetyków są bardzo dobrze opracowane. One są opracowane pod takim względem, żeby nie tylko działały aktywnie i przynosiły efekty, ale sprawdzały się między innymi u wrażliwców. U takich osób jak ja, które posiadają skórę wrażliwą, która często ulega podrażnieniom i różnego rodzaju reakcjom alergicznym. I te kosmetyki mają być bezpieczne, z fajnymi składami, bez substancji kontrowersyjnych, efektywnie działać i sprawdzać się właśnie u takich typów skóry wrażliwych, ulegających podrażnieniom. No i słuchajcie, naprawdę uwierzcie mi, że takie właśnie są. Marka w swojej ofercie posiada różnego rodzaju produkty pielęgnacyjne, produkty kolorowe. Mamy takie kosmetyki jak preparaty oczyszczające, mamy coś do ciała, mamy coś do twarzy, mamy również preparaty przeciwzmarszczkowe, jest tego naprawdę bardzo dużo. I ja dzisiaj przedstawię wam kilka takich kosmetyków, oczyszczających, tonizujących, serum, kremy, maski. No i oczywiście, tak jak wspomniałam, pokażę wam moje 2 hity.
I zacznę od kosmetyku, który służy do oczyszczania. Jeśli markę Oskia znacie, to będziecie już wiedzieć doskonale, o jakim preparacie mowa. A jest to żel. Żel witaminowy, żel oczyszczający, który ma rewelacyjny skład, bardzo fajną konsystencję i zaraz do tego właśnie przejdziemy. To jest taki produkt, o którym jakiś czas temu było bardzo głośno na brytyjskim YouTubie i to jest jeden z tych dwóch kosmetyków, do których wracam. Pierwsze opakowanie, które miałam, było takie mniejsze. Ono również jest dostępne w sprzedaży w sklepie PL. A teraz mam większe opakowanie 100 ml. Słuchajcie, to co ma ten żel w składzie, to jest w ogóle jakaś bomba. Zwróćcie teraz uwagę. Znajdziemy tam między innymi emolienty, glicerynę, substancje oczyszczające, łagodne, mamy fermenty dyniowe, mamy MSM, olej z ogórecznika, estry żożoby, witaminę C i E, palmitynian retinylu oraz tlenek żelaza. To są takie substancje aktywne, które wymieniłam, które nie tylko będą dbały o to, żeby naszą skórę oczyścić, ale też bardzo fajnie na nią działać. I może zacznijmy od pierwszej ważnej sprawy, a mianowicie od konsystencji tego żelu. Słuchajcie, w nazwie mamy żel, a ja bym powiedziała, że to jest bardziej taki balsam, tłusty, fajny balsam. Ostatnio uwielbiam tego typu preparaty, właśnie w demakijażu, w oczyszczaniu mojej skóry. Ten balsam, ten żel ma właśnie taką pomarańczową, taką przyjemną, fajną konsystencję gęstą. Bardzo dobrze się go wyciska z tego opakowania. W ogóle też muszę tutaj podkreślić, że jeśli chodzi o opakowania marki, okej, mamy duże, wysokie ceny, ale marka inwestuje w zawartość, w to, co mamy w składach tych kosmetyków i w działanie, a niekoniecznie w to, żeby było piękne, jakieś idealne, ładne opakowanie, takie wiecie, lusterkowe, jakiś glamour i tak dalej. Nie, chodzi tutaj przede wszystkim o działanie. Ale nie ukrywam, że jeśli już rozmawiamy o opakowaniach, to są one bardzo wygodne w użyciu. I na przykład ten żel. Mamy tutaj pompkę, która fajnie dozuje nam produkt. Produkt, konsystencja, która jest niesamowicie wydajna. Wystarczy odrobina, żeby fajnie rozprowadzić go na skórze. To jest żel, który ma nam służyć do demakijażu. Ja co prawda uważam, że lepiej sprawdza się w drugim kroku oczyszczania naszej skóry, bo radzi sobie rzeczywiście z tym makijażem, radzi sobie z makijażem oczu, ale z drugiej strony to, co mamy tutaj w składzie, troszkę szkoda wykorzystywać w tym pierwszym kroku makijażu, bo to, jaką on pozostawia skórę po oczyszczeniu, to jest w ogóle, słuchajcie, efekt wow. Tutaj mamy działanie substancji oczyszczających, mamy emolienty ochronne, mamy różnego rodzaju ekstrakty, estry, mamy tą dynię, mamy enzymy, które będą bardzo fajnie doczyszczały naszą skórę i też delikatnie ją złuszczały i rozświetlały. I powiem wam, że właśnie stosując go w tym drugim kroku oczyszczania, zobaczycie, że skóra nie jest po myciu z wodą, nie jest ani ściągnięta, ani napięta, ona jest taka gładka, przyjemna w dotyku, pięknie rozświetlona. To jest żel, który możecie stosować zarówno wieczorem, jak i rano. U mnie fantastycznie sprawdza się w porannej pielęgnacji. Pokazywałam wam już również taką zajawkę na moim Instagramie, ale też bardzo go lubię w wieczornej pielęgnacji, kiedy chcę jeszcze dodatkowo doczyścić moją skórę właśnie w tym drugim kroku oczyszczania. To jest też preparat, który się nie pieni, ale w połączeniu z wodą tworzy taką delikatną emulsję. Bardzo ładnie się go zmywa, bardzo się go fajnie też doczyszcza, bo czasami pytacie mnie o to, w przypadku właśnie tego typu balsamów, czy je się dokładnie zmywa ze skóry ze względu na swoją taką oleistą powłoczkę tylko przy pomocy wody. I tak, słuchajcie, w przypadku tego żelu nic absolutnie nie musicie się obawiać i to jest też taki preparat, który sprawdzi się do każdego typu skóry, więc nawet jeżeli macie skórę tłustą, problematyczną, to ten żel będzie dla was w sam raz.
też ze względu na ten skład, ze względu na oczyszczanie, te delikatne detergenty, to ten efekt takiego łagodzenia, tej miękkości, rozświetlenia skóry. Powiem Wam, że to jest mój hit i ja nie dziwię się, że marka Oskia zdobywa coraz więcej nagród, bo naprawdę, uwierzcie mi, jeśli chodzi o takie marki wysokopółkowe, marki selektywne, to Oskia ma w ofercie rewelacyjne produkty. Zatrzymamy się jeszcze na chwilę przy jednej sprawie, bo coś, co łączy kosmetyki Oskia, to jest m.in. MSM. Już mogliście usłyszeć, jak mówiłam Wam o składzie żelu, że jest taka substancja i pewnie część z Was kompletnie nie wie, co to jest MSM. Słuchajcie, MSM jest to naturalna forma organiczna siarki, którą znajdziemy we wszystkich organizmach żywych. I jest to też najczystsza i najlepiej przyswajalna postać siarki. Jest to substancja, która będzie wspomagała regenerację i odbudowę komórek skóry, będzie wpływała na jej elastyczność, będzie ją wzmacniać, będzie sprawiała, że skóra będzie gładka, przyjemna w dotyku i zadbana. To jest cudowna substancja MSM, którą również można przyjmować w postaci suplementów. Być może część z Was się z nią spotkała i mnie na przykład zaintrygowało to kiedyś w marce Oskia, że ona wprowadziła, że twórcy tych formuł wprowadzili MSM właśnie do składów kosmetyków, bo okazuje się, że ta substancja przynosi świetne efekty właśnie w działaniu na naszą skórę. Kolejny kosmetyk, który Wam pokażę, to jest tonik. No bo jak mieliśmy oczyszczanie, to teraz czas przejść do tonizacji. Mam tutaj taką małą buteleczkę o pojemności 30 ml, ale ten tonik występuje również w dużej pojemności. I to jest woda różana, tonik nawilżający różany, nawet ma taki delikatny różowy kolor i pachnie też różami. To nie jest taki intensywny zapach babciny, którego mogłybyśmy się obawiać, to jest ten naturalny ekstrakt taki różany z wody, hydrolat można by było powiedzieć, ekstrakt z róży damasceńskiej. Skład tego preparatu też jest bardzo fajny, tutaj znajdziemy m.in. właśnie wodę z róży damasceńskiej, mamy MSM, mamy glicerynę, pantenol, ekstrakt z hibiskusa czy na przykład sok z czarnej marchwi. Nie wiem, czy wiecie, też taka ciekawostka, jeśli chodzi o ekstrakt z hibiskusa, jest to bardzo fajna substancja, która ma podobne działanie do kwasów, będzie delikatnie złuszczać naszą skórę, ale będzie też ją cudownie odświeżać i rozświetlać. No i oczywiście woda z róży damasceńskiej, hydrolaty z róży, większość z Was zna, mają cudowne działanie na naszą skórę, wskazane, jeśli mamy problemy na przykład z podrażnieniami, jeśli mamy zaczerwienienia na skórze, jeśli mamy rumień, jeśli pojawiają się rozszerzone naczynka. I ja ten kosmetyk, powiem Wam, używam tak bardzo, bardzo oszczędnie. Absolutnie nie wylewam go sobie na wacik, bo jest mi go po prostu szkoda. Delikatnie, odrobinę tutaj w zagłębienie dłoni i wklepuję go jak emulsję. Skóra po nim jest taka piękna, rozświetlona. Jeszcze w połączeniu, słuchajcie, ten tonik właśnie z tym żelem w porannej pielęgnacji od razu ta nasza skóra nabiera takiego kolorytu, takiego blasku i zobaczycie to momentalnie. Świetne, świetne połączenie. No i znowu mamy MSM, o którym już Wam wcześniej wspomniałam, więc jest to naprawdę bardzo ciekawy kosmetyk. Te dwa jak najbardziej na tak, gorąco Wam polecam, ale teraz przejdziemy do kolejnego preparatu. Moi drodzy, skoro mamy oczyszczanie za sobą, tonizację za sobą, no to kolejny krok, serum. I tutaj wkracza serum Super 16. To jest dla mnie nowość. To jest taki preparat, który stosuję od jakiegoś czasu, który dopiero poznaję i już widzę jego działanie na mojej skórze. Wprowadziłam go do mojej porannej pielęgnacji, czasami sięgam po niego również w wieczornej pielęgnacji. Dlaczego Super 16? Dlatego, że mamy tutaj kolejny świetny, bogaty skład. I uwaga, w tym preparacie znajdziemy olej słonecznikowy, glicerynę, emolienty, bakuchiol, wyciąg z nasion białego łubianu, mamy ekstrakty z alg, komórki macierzyste z jabłoni, jest kwas hialuronowy, jest ekstrakt z opuncji fikowej, mamy znowu palmitynian retinylu, mamy olej z róż, lecytynę, witaminę E, witaminę C. Jak widzicie,
No jest to bogaty skład. I co więcej, w tym preparacie znajdziemy m.in. bakuchiol. Już niedługo na moim kanale pojawi się film dotyczący retinolu, dotyczący bakuchiolu. Będzie w ogóle cała seria. Wtedy Wam opowiem o różnych preparatach i też o działaniu samego retinolu. A co to jest bakuchiol? Też już pewnie część z Was doskonale wie. Bakuchiol, czyli roślinny zamiennik retinolu. Inaczej nazywany bioretinolem. Substancja o bardzo zbliżonym działaniu i marka Oskia wykorzystała go właśnie między innymi w tym preparacie. On będzie działał przeciwzmarszczkowo, ale też antyoksydacyjnie, czyli będzie wymiatał wolne rodniki, przez to też wspomagał walkę w tym procesie fotostarzenia. Mamy tutaj witaminy, mamy m.in. witaminę C. No ten bakuchiol, który będzie działał właśnie przeciwzmarszczkowo, ujędrniająco, regenerujące działanie, odmładzające, napinające, rozświetlające, bardzo fajny preparat. Jego konsystencja też jest leciutka, momentalnie się wchłania, stanowi fajną taką bazę pod krem, bo jest to serum, które oczywiście stosujemy pod krem, a nie na krem. Uwaga, przypominam, tego typu preparaty zawsze pod krem. I jeszcze słuchajcie, dodam, mamy tutaj opakowanie 30 ml. Na opakowaniach, jeśli chodzi o markę Oskia, zawsze znajdziecie przydatność, termin przydatności. Tutaj mamy 9 miesięcy, ale moje drogie panie, pamiętajcie też o tym, że jeśli chodzi o składy marki Oskia, są one naprawdę bardzo takie, powiedziałabym, naturalne. Mamy wiele komponentów substancji pochodzenia naturalnego, bezpiecznych i nie ma tutaj żadnych kontrowersyjnych substancji, jak na przykład kontrowersyjne konserwanty, więc nie musicie się tego absolutnie obawiać. Zresztą jak sobie popatrzycie na składy, a już myślę, że troszeczkę potraficie je analizować, to same się przekonacie o tym, co tutaj takiego fajnego znajdziemy. No dobra. Jedno serum już za nami, jeszcze pokażę Wam jedno serum, ale na zakończenie, po aplikacji serum, powinniśmy nałożyć krem. No i uwaga. No i teraz, takie oto maleństwo. Co prawda 10 ml, ale jest to fantastyczny krem na dzień. Krem przeciwzmarszczkowy, krem rozświetlający o bogatym składzie i fajnej konsystencji. Słuchajcie, ten krem oczywiście do stosowania na dzień, dlatego że w składzie mamy substancje, które będą działały przed promieniowaniem. Zaraz Wam powiem, co tutaj takiego się znajduje, ale jego konsystencja z jednej strony wydaje się, że jest taka bardzo treściwa i bogata i skład też jest naprawdę obszerny, ale z drugiej strony fantastycznie pracuje na skórze i szybko się wchłania, ładnie rozprowadza, ma też taki delikatny, przyjemny zapach, który momentalnie ulatnia się ze skóry. Idealnie komponuje się, słuchajcie, z każdym podkładem, nawet z kremem CC, jak również z serum. Dla mnie świetne połączenie to jest właśnie ten krem plus Super 16. Natomiast sprawdziłam go, przetestowałam go też w połączeniu z innymi preparatami, na przykład z witaminą C w porannej pielęgnacji, albo z kwasem hialuronowym i peptydami. Jest bomba. Poza tym po jego nałożeniu będziecie odczuwały, że skóra jest tak fajnie, intensywnie nawilżona, jest też gładka i jak nałożycie podkład, to zobaczycie, że tak jakbyście miały trochę zniwelowane pory, czyli ten efekt takiej, powiedzmy, bazy. Coś naprawdę ciekawego. No ale dobra, co mamy tutaj takiego fajnego w składzie? No i uwaga, moje drogie panie, mamy emolienty, mamy glicerynę, mamy tlenek cynku, który będzie regulował wydzielanie sebum. Mamy olej jojoba, mamy olej arganowy, znowu MSM, ekstrakt z masła shea, olej słonecznikowy, ekstrakt z opuncji, z pieprzycy, z łubinu, kwas hialuronowy, bisabolol, witaminę C i E, arbutynę, palmitynian retinylu, glutation, kwas fitowy, mlekowy czy dwutlenek tytanu. No i widzicie, skład jest świetny. Mamy MSM, które przewija się przez składy wszystkich produktów marki Oskia. Ale uwaga, mamy tutaj też bardzo fajną substancję, która pojawiła się też w innych kosmetykach. Właśnie coś tam z tym retinolem. Moi drodzy, co to takiego jest palmitynian retinylu? To jest ester retinolu i kwasu palmitynowego. Jest to bardzo fajna forma, która ma mały potencjał drażniący, jest ona trwała,
troszeczkę mniej aktywna niż forma retinolu, ale moi drodzy, to jest taka forma, która będzie wspaniałym antyoksydantem, czyli znowu będziemy mieć to działanie przeciw fotostarzeniu, mamy działanie na wolne rodniki. Dodatkowo też ta substancja będzie delikatnie złuszczać naszą skórę, odświeżać ją, więc zobaczcie, oprócz tego, że w kosmetykach marki Oskia znajdziemy fajne substancje aktywne jak ekstrakty czy oleje, no to mamy właśnie i to MSM, mamy ten palmitynian, mamy naprawdę witaminy, mamy naprawdę fajne substancje aktywne. Wybaczcie, że ja się tak troszeczkę dzisiaj podniecam, ale ja uwielbiam rozmawiać o markach, które mają świetne składy. Składy widać, że naprawdę bardzo dobrze przemyślane, dużo substancji aktywnych, takich substancji, których, no tak jak mówiłam wcześniej, nie znajdziemy w takich zwykłych kosmetykach naturalnych. Widać, że przy tych kosmetykach pracują osoby, które mają wiedzę i które chcą wykorzystywać to, co nam daje technologia, to, co daje nam natura, aby kosmetyki działały naprawdę pięknie na naszą skórę. I powiem Wam to kolejny raz w dzisiejszym filmie. Te kosmetyki naprawdę działają. No ale dobrze, omówiłam już z Wami żel, omówiłam z Wami bardzo fajny tonik, poznaliście serum Super 16, poznaliście krem. No to teraz czas na jedną z moich perełek. I to będzie maska. Ale nie taka zwykła maska, bo jest to maska na noc w postaci płynnej z 10% kwasem mlekowym. I to jest kolejny kosmetyk, do którego postanowiłam wrócić. Z kilku względów. Ok, mamy tutaj znowu rewelacyjny skład, ale już Wam opowiadałam o tym, że kwas mlekowy jest naprawdę świetną substancją i w jednym z moich filmów na temat kwasów, gdzie robiłam właśnie taki wstęp, dowiecie się też między innymi, jak kwas mlekowy działa. Ale wspominałam też wtedy, że kwas mlekowy jest bardzo charakterystyczny pod względem zapachu. Jeśli kiedykolwiek korzystaliście z zabiegów czy też kosmetyków zawierających kwas mlekowy w wysokim stężeniu, to mogło się tak zdarzyć, że zauważyliście ten charakterystyczny zapach. Ja go nie znoszę. Od razu przyznaję się do bicia. Ja tego zapachu nie jestem w stanie znieść. A tutaj nie ma mowy o tym zapachu. Kwas mlekowy 10%, więc naprawdę wysokie stężenie, bez tego charakterystycznego zapachu, plus jeszcze inne świetne substancje. To jest maska na noc, ale oczywiście możecie ją stosować też troszeczkę w taki tradycyjny sposób, czyli na przykład nałożyć na 10-15 minut, później ją zmyć i nałożyć sobie jakiś inny, kolejny preparat. Ja uwielbiam ją stosować jako maska nocna, ale też czasami łączę z innymi kuracjami, żeby jeszcze dodatkowo wzmocnić efekt. Przypominam, jestem posiadaczką skóry mieszanej, więc też mogę troszeczkę aktywniej, intensywniej podziałać, zwłaszcza w strefie T i tutaj, gdzie u mnie pojawiają się też te rozszerzone pory. Kwas mlekowy to jest wspaniała substancja. A dodatkowo też osoby, które posiadają skórę wrażliwą, mogą z niego korzystać. Tak, dobrze usłyszeliście. Więc to cudeńko, uwierzcie mi, to jest hit, to jest po prostu hit. Jaka po nim jest cudowna skóra. Jeśli rzeczywiście zostawicie sobie tę maskę na noc, to zobaczycie rano efekt wow. Gwarantuję Wam to. Jeśli zostawicie ją na 10-15 minut, to skóra będziecie miały wrażenie, że jest taka fajnie oczyszczona, rozświetlona, że nie ma tego takiego typowego złuszczania. W ogóle po tej masce nie pojawia się efekt takiego, wiecie, złuszczania, że będą Wam tutaj gdzieś schodzić skórki. Nie, kompletnie nie. To złuszczanie jest bardzo przyjemne. Skóra wygląda cudownie po zastosowaniu takiej maski. Ale muszę tutaj jeszcze wspomnieć, co dodatkowo mamy w składzie oprócz tego 10% kwasu mlekowego. No i uwaga, mamy tutaj MSM, mamy glicerynę, mamy kwas hialuronowy, mamy pantenol, ekstrakt z opuncji figowej, niacynamid, argininę, wyciąg z kamelii japońskiej, sok z czarnej marchwi i różnego rodzaju aktywne enzymy. Naprawdę skład hit, słuchajcie, hit. Działanie super.
Zero tego śmierdzącego zapachu kwasu mlekowego. Skóra po tej masce jest piękna. No i właśnie też to, co może Was zaintrygować, że jest to maska płynna. Ona ma bardzo taką, no płynną, wodnistą nawet bym powiedziała konsystencję, więc przez to też jest bardzo wydajna. Może Wam się to wydawać dziwne, ale wystarczy naprawdę jedna, dwie kropelki i jesteście w stanie rozprowadzić sobie na całej twarzy, na szyi, przy dwóch, nawet na dekolt. Więc mimo tego, że mamy tutaj opakowanie 7 ml, znowu szklane, znowu z pipetką, to naprawdę jest to bardzo wydajny kosmetyk. No oczywiście jest to maska, więc nie stosujemy jej codziennie. Ja polecam stosowanie tego typu maski raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie, w zależności też od stanu Waszej skóry, ale jest warta zainteresowania. Coś mi się zdaje, że ten film będzie dzisiaj bardzo długi i pełen zachwytów, ale teraz pokażę Wam kosmetyk, który swego czasu, podobnie jak żel, wywołał w ogóle też ten efekt wow w mediach. Kobiety zaczęły się nim zachwycać i wcale się nie dziwię, bo jest to kolejna maska. Maska, która ma zupełnie inną formułę. Jak widzicie, ja tutaj mam takie małe opakowanie, ale ona jest dostępna w sklepie Pell również w dużym opakowaniu. I mimo tego, że to jest małe opakowanie, to od razu Wam powiem, że ta maska jest niesamowicie wydajna. Jej konsystencja jest podobna troszkę do tego żelu oczyszczającego. Ma ten sam kolor, bardzo identyczny zapach, taki lekko różany, lekko ziołowy, rumiankowy. Też właśnie ten kolor taki lekko pomarańczowy, ale bogactwo substancji aktywnych w tej masce. To jak ona działa na skórę, to jest coś wspaniałego. Zacznijmy może od składu tej maseczki. I tutaj mam emolienty, glicerynę, kwas mlekowy, MSM, ekstrakt z limonki, papai, winogron, pasiflory, ananasa. Mamy również ekstrakt z pieprzycy, alfa-glukan, lecytynę, olej cedrowy, olej z palczatki imbirowej, cynamonowca, z róży damasceńskiej. Słuchajcie, oprócz tego, że mamy tutaj różne fajne ekstrakty i substancje aktywne, to mamy również enzymy, które będą działały złuszczająco na naszą skórę, ale ten efekt złuszczania nie będzie widoczny. Nie pojawią się suche skórki. Skóra nie będzie taka, wiecie, napięta, nieprzyjemna. Wręcz przeciwnie. Skóra po zastosowaniu tej maski będziecie miały wrażenie, że jest taka złagodzona, że jest właśnie taka ukojona, fantastycznie nawilżona. Przez to, że mamy konsystencję bardzo treściwą, lekko tłustą, która po nałożeniu na skórę zmienia się bardziej w kremową, myślę, że ten produkt będzie doskonały dla osób, które mają skórę suchą, odwodnioną, które mają problem z barierą hydrolipidową, dla osób, które prowadzą różnego rodzaju kuracje i potrzebują właśnie czegoś takiego, co będzie odbudowywało, regenerowało naszą skórę, coś, co będzie ją nawilżało, ale nie będą się musiały obawiać, że przez to, że mamy taką formułę, tą treściwą formułę, że coś na naszej skórze zacznie się pojawiać. To nie jest produkt, który moim zdaniem nakładamy na całą noc, to jest maska, którą nakładamy na 10-15 minut, chyba że Wasza skóra jest naprawdę bardzo przesuszona, to wtedy można sobie taką maseczkę nałożyć nawet na 20 minut, później ją zmyć i nałożyć preparat pielęgnujący. Ona fajnie sprawdzi się zarówno w wieczornej pielęgnacji, jak i w porannej pielęgnacji. Czasami polecam Wam, żebyście, jak macie na przykład dzień wolny, nie musicie się śpieszyć, nie musicie wykonywać makijażu, zrobić sobie taką kurację nawet w ciągu dnia. Jeśli wykonujecie w tej chwili różnego rodzaju zabiegi, zabiegi złuszczające, zabiegi bardziej takie intensywne na Waszą skórę i widzicie, że ona jest napięta, że jest taka nieprzyjemna, albo widzicie, że ta skóra się bardzo intensywnie złuszcza, ta maseczka będzie hitem dla Was. Naprawdę coś wspaniałego. No i ta wydajność. Przez to, że mamy konsystencję bardzo treściwą, bardzo gęstą, odrobina tej maseczki wystarczy na rozprowadzenie jej na skórze i efekt będzie wow. I to jest kolejny produkt, który też zdobywa bardzo dużo uznania, jakichś nagród. I ja się nie dziwię, bo tak jak żel, ta maska też jest cudowna, jest naprawdę fajna. Może nie do końca sprawdzi się w przypadku skór problematycznych, tłustych, jeśli macie problemy z wypryskami, jakieś stany zapalne na skórze. Może być dla Was
za treściwa, za bogata. Ale jeśli macie skórę tłustą i też potrzebujecie nawilżenia, też potrzebujecie jakiegoś nawodnienia, to nawet jak zastosujecie tą maseczkę raz w tygodniu, to nic Wam się absolutnie nie stanie na 10 minut po dokładnym oczyszczeniu skóry i zobaczycie, jaki będzie fajny efekt. Moi drodzy, zbliżamy się do końca i na zakończenie tego dzisiejszego filmu zatrzymałam sobie perełkę. Perełkę, o której będę Wam jeszcze opowiadać i będę Wam intensywniej o niej opowiadać niż dzisiaj, bo jest to serum nocne z retinolem. A tak jak wspomniałam wcześniej, zaraz zaczynamy serię z retinolem i to jest jeden z tych preparatów, o których warto głośno mówić. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj zastosowany nowej generacji retinoid. To jest jeden z tych retinoidów, które zaczęły się pojawiać w ostatnim czasie w niektórych preparatach takich aktywnie działających u różnych marek i marka Oskia również go tutaj zastosowała, a mamy tutaj aż 0,5%. Mamy tutaj naprawdę wysokie stężenie retinoid, który będzie fantastycznie działał na Waszą skórę. Co to za retinoid? Słuchajcie, to jest HPR w skrócie, czyli właśnie ten retinoid nowej generacji, który jest łagodniejszy dla naszej skóry, który nie daje tych efektów takich ubocznych jak podrażnienie, szczypanie, pieczenie, ale za to podobno bardzo fajnie aktywnie działa. Na retinoid działanie, retinol działanie przeciwzmarszczkowe, ujędrniające, odmładzające, odbudowujące, regenerujące, lekko złuszczające. Można by było tutaj mówić. Ja tylko dzisiaj, bo jeszcze do tego serum, słuchajcie, będę wracać. Muszę tutaj podkreślić. Mamy znowu szklane opakowanie. Mamy znowu pipetkę i mamy pojemność 30 ml. Oprócz tego, że w składzie mamy właśnie ten retinoid, to znajdziemy tutaj jeszcze emolienty, witaminę C, olej ze żmijowca babkowatego, ekstrakt z kurkumy, z alg, koenzym Q10, prowitaminę D3, witaminę E, ekstrakt z rozmarynu, olej słonecznikowy, roślinny, lecytynę czy glicerynę. Zwróćcie również uwagę na to, że opakowanie jest ciemne. Jest to preparat do stosowania w wieczornej pielęgnacji. Absolutnie nie na dzień nie stosujemy takich aktywnych substancji w porannej pielęgnacji. Dwie, maksymalnie trzy kropelki na naszą skórę. Postać bardzo taka wodnista, też fajnie się wchłania. Można po nim nałożyć krem. Cudowny preparat dla osób, które są już po 25 roku życia, chcą działać przeciwzmarszczkowo, a dla osób, które chcą ujędrnienia, napięcia, rozświetlenia i dla tych z Was, które zaczynają dopiero kurację z retinolem, obawiają się tych skutków ubocznych, to jest to. To jest taki kosmetyk, którego kompletnie nie musicie się obawiać, a będzie on przynosił świetne efekty działania. Chyba powiedziałam już dzisiaj wszystko na temat marki Oskia, a przynajmniej mam taką nadzieję. Oczywiście w ofercie mamy wiele innych fajnych produktów i warto się z nią zapoznać. Ja zostawię Wam link do sklepu.pl, gdzie oczywiście dostępne są te kosmetyki. Same zwróćcie uwagę, co tam mamy w ofercie, jakie mamy składy, bo Oskia to jest jedna z tych marek selektywnych, mimo tego, że wysokie ceny, którą naprawdę warto się zainteresować. Bo widać to po składach, zauważycie to w działaniu. Same zobaczycie, że skóra będzie po tych produktach piękna. I kto poznał już markę Oskia, ten na pewno wie. I myślę, że każda z Was, każdy z Was, bo są tutaj również panowie, znajdzie dla siebie jakiś odpowiedni produkt. Ja już moje hity mam, co prawda poznaję też inne kosmetyki i to na pewno nie jest mój koniec z marką Oskia i będę Wam jeszcze o niej przypominać w innych filmach, które już niedługo pojawią się na moim kanale, a tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę, że dotrwaliście do końca tego dzisiejszego filmu. Widzimy się w następnej publikacji, trzymajcie się ciepło, pa!